Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. Witamy. Witam serdecznie. Po deklaracji sumienia lekarzy przyszedł czas na nauczycieli. Pojawił się w internecie taki projekt deklaracji wiary i sumienia nauczycieli. Ja może zacytuję fragment. Stwierdzam, że podstawą godności i wolności nauczyciela katolika jest wyłącznie jego sumienie oświecone Duchem Świętym i nauką Kościoła. Nauczyciel katolik ma prawo działania zgodnie ze swoim sumieniem i etyką nauczycielską, która uwzględnia prawo sprzeciwu wobec działań niezgodnych z sumieniem oraz niemoralnych. Czy to problem? No myślę, że to raczej jakaś prowokacja jest tu. Ale pada na podatny grunt, bo co mamy za sobą? Gorącą dyskusję, włącznie ze skutkami, tak, w postaci zwolnienia profesora Chazana, jeśli chodzi o deklarację wiary lekarzy. W wypadku nauczycieli powinni działać zgodnie z kartą nauczyciela, zgodnie z prawem oświatowym. Tam jest bardzo dokładnie napisane, czym powinni się kierować w sprawach wychowania młodzieży, jakie zadania ma szkoła. I trzeba tu powiedzieć jasno, że nikt nie zabrania nauczycielom konkretnego wyznania organizować również szkół wyznaniowych, które jasno w swojej ofercie mają wychowanie religijne i w tym momencie konkretnego wyznania rodziców zapraszają w swoje progi. I mamy przykłady szkół wyznaniowych, które mają prawo też istnieć. Natomiast w wypadku szkoły publicznej jest obowiązek, aby uzgodnić program wychowawczy z rodzicami. Czyli wychowanie prowadzić tak, jak oczekują tego rodzice, czyli być otwartym na różne światy wartości rodzin i próbować to odpowiednio pogodzić. I oczywiście, jeżeli mamy środowisko, w którym działa szkoła publiczna, rodziców, którzy no jasno w konkretnej, nie wiem, gminie, wsi, no tak bywa, że właśnie oczekują określonego świata wartości. Mamy i przykłady angażowania się szkół, również wychowanie religijne, praktyki religijne i tak dalej. Ale ze wszelką starannością trzeba pamiętać o tym, że zadaniem szkoły jest uzgodnienie celów wychowawczych z rodzicami. I my, szkoła jest tylko pomocnicza w stosunku do rodziców. Ale czyli pani minister, jeżeli świat wartości rodziców jest konkretny, nawet mamy jedno dziecko, czy dwoje dzieci, nie wiem, o innym światopoglądzie rodziców niż cała reszta, musimy to traktować z szacunkiem i poszanować, odpowiednim poszanowaniem tego świata wartości, umieć wychowywać wszystkie dzieci też do pewnej tu tolerancji, no dobrze, ale pani minister, ale w praktyce, w publicznej szkole, w dużej publicznej szkole, nie mówimy o niepublicznej, na przykład szkole katolickiej, bo wtedy dla wszystkich, którzy tam taka swoje jest oferta dzieci, szkoły, jest... można nie posłać tam dzieci, jak się dokładnie nie zgadzamy z poglądami. Publiczna szkoła, pani mówi o ustalaniu czegoś z rodzicami. Nikt nie ustala z rodzicami, czy rok szkolny ma się rozpoczynać mszą świętą, czy się ma nie rozpoczynać. Nikt ale nie nakazuje to... się uczestniczyć w tej mszy. Pamiętajmy, że to zawsze jest oferta, jeżeli jest takie oczekiwanie grupy dzieci czy rodziców, żeby ta msza była, ona może być jako coś do wyboru, można powiedzieć tak, przed oficjalnym rozpoczęciem, obok niego w jakiś tam sposób zapowiedziana, bo może część tego oczekuje. Jeżeli część tego oczekuje, można dla nich to zaproponować, ale broń Boże, bez zmuszania wszystkich do tego. Dobrze, przecież. Ale czy jeśli wziąć poważnie, bo nie wiadomo, jak się ten trend rozwinie, jeśli nauczyciele mieliby się deklarować światopoglądowo, tak? Czy ja rozumiem, że to docelowo doprowadzi do tego, no to nie ma żadnego... że ci nauczyciele się będą wyłączać na przykład z zajęć z wychowania do życia w rodzinie, nie będą mówić o antykoncepcji, nie będą, homoseksualizm będą nazywali zboczeniem albo... Ale przepraszam bardzo, pamiętajmy, jakie zadania ma szkoła i nauczyciele. Nauczyciel, będąc pracownikiem szkoły, realizuje określone zadania. I jedna rzecz, no, najczęściej uczy jakiegoś konkretnego przedmiotu, który ma za zadanie realizować cele wynikające z podstawy programowej. No przepraszam, jeżeli ja jestem nauczycielką matematyki, no to muszę konkretnych rzeczy z matematyki po prostu dzieci nauczyć i za to odpowiadam. Jeżeli jestem wychowawcą jest klasy... jest chyba wolna światopoglądowo, na szczęście neutralna. No, wie pani, pamiętam czasy, w których zadania z matematyki, nie wiem, wychwalały Stalina, bo takie były podręczniki. Różnie to może być, no. Można w różny sposób, że tak powiem, włączać treści różne wychowawcze w zadania matematyczne również. Także jak ktoś się uprze, zawsze można coś wymyślić. Natomiast trzeba mieć świadomość taką,
że owszem, też jestem wychowawcą klasy na przykład i w tym momencie muszę mieć świadomość, jacy rodzice są, jacy uczniowie, muszę nawiązać kontakt z tymi rodzicami, konkretnie mieć świadomość, jakie mają oczekiwania wychowawcze, na co się, można powiedzieć, zgadzają czy nie zgadzają wobec swoich dzieci, bo to jest bardzo konkretna sprawa, uzgodnić z rodzicami, jakie cele wychowawcze realizuje w swojej klasie, co jest dla nich ważne, na jakich wartościach się skupiamy, to jest zadanie nauczyciela wynikające z prawa oświatowego. Wyobrażam sytuację, że teraz nauczyciel, który będzie podpisywał taką deklarację własnych światopoglądów. No, ale chyba właśnie się okazuje, że będzie takie miejsce. I co teraz nauczyciel stanie na początku roku szkolnego przed rodzicami i powie, jestem na przykład katolikiem albo jestem innego wyznania, bo przecież to nie musi być katolik. I oto ja nie będę państwa nie zatrudnia się w szkole w celu ewangelizacji. Jeżeli się chce tym zajmować, to gdzie indziej jest na to miejsce? Lekarzy zatrudnia się w celu ewangelizacji. Mi się też wydawało dotychczas, że to nie problem. A cała ta zawierucha wokół profesora Hazana pokazała, że są byłoby to jak najgorzej, żeby nagle jakieś dyskusje religijne były, że tak powiem, tematem zebrań klasowych w szkołach. Wydaje się, że jednak to nauczyciel jest po to, żeby pomóc rodzicom wychowywać dzieci. Szkoła nie zastąpi w tym rodziców. Rodzice mają wiodącą rolę i to oni określają, jak chcą wychować swoje dzieci, co jest dla nich ważne, jaki świat wartości i tak dalej. I szkoła może rodzicom pomóc, może ich wesprzeć. W przypadkach trudnych ma nawet obowiązek, jeżeli widać, że rodzice, nie wiem, zaniedbują swoje dzieci, coś złego się w rodzinie dzieje, przekazywać informacje odpowiednim służbom, czy to pomocy społecznej, czy policji, bo bywają takie sytuacje, często to nauczyciel pierwszy zauważy, że dziecko, nie wiem, jest bite, ma jakieś problemy ogromne wynikające z trudnej sytuacji socjalnej i w tym momencie, no też jest taką osobą pierwszego kontaktu dla dziecka w trudnych sytuacjach. Ale to jest wspieranie zawsze rodziny, która jest wiodąca tu. Dobrze, to jest tam inaczej pytanie. Nie można pani wbrew rodzicom chcieć, nie wiem, indoktrynować dzieci jakimiś swoimi przekonaniami. Zadam pytanie inaczej. Czy pani zdaniem dzisiaj powszechna szkoła to jest szkoła neutralna światopoglądowa? Szkoła z religią katolicką wykładaną zazwyczaj. Mamy prawo i są organizowane również za środki publiczne zajęcia z religii innych wyznań. To jest oczywiście mniej powszechne, bo takie mamy proporcje światopoglądowe, ale również można podać przykłady szkół i miejsc, gdzie za środki publiczne organizuje się religie innych wyznań. To jest prawo rodzica, z którego rodzic może korzystać. Ta decyzja o wprowadzeniu religii do szkół to była dobra decyzja z perspektywy czasu? Myślę, że w tym czasie, kiedy była wprowadzana, była decyzją oczekiwaną. Jak wypada jej realizacja? To myślę, że w wypadku każdej szkoły inaczej i są niestety przykłady i takie, kiedy no, nie do końca no, jest to tak realizowane, można powiedzieć, jak mogłoby być, gdybyśmy sobie świat wyobrażali idealnym. Ale no, tak samo też konkretny przykładowy nauczyciel matematyki. Jeden pracuje, no, można powiedzieć, idealnie, a do drugiego mamy istotne zastrzeżenia. W wypadku nauczycieli religii, którzy też są różnymi ludźmi i różnie pracują, no, nakłada się na to jeszcze emocja właśnie związana z tym, że no, oczekiwania społeczne od nich są jakby wyższe, bo oczekuje się, no, żeby ten człowiek no, swoim przykładem, można powiedzieć, no, te oddziaływania wychowawcze, no, można powiedzieć, wzorcowo prowadził. Natomiast pamiętajmy o konkretnych przepisach prawa oświatowego, bo jedna rzecz krytykować konkretnego nauczyciela, obojętne matematyki czy religii, a druga rzecz powiedzieć, co jest w prawie. I wydaje się, że w prawie mamy dość jasno powiedziane i nauczyciel, decydując się na tę pracę, bezwzględnie powinien działać zgodnie z prawem i tak samo, jeżeli coś robi w poprzek prawu, czyli nie respektuje świata wartości rodziców, na przykład wychowując uczniów, to łamie prawo i powinny być odpowiednie tu sankcje w trybie nadzoru, że tak powiem, obawia realizowane. Obawia się pani, że ta dyskusja, która się na razie rozpoczyna, że ona się przerodzi w jakąś taką kolejną wojenkę ideologiczną, religijną? Chciałabym ufać w zdrowy rozum nauczycieli, którzy jednak no, mają świadomość, jakie mają zadania wynikające z prawa i myślę, że szanują rodziców swoich uczniów i po prostu umieją z nimi rozmawiać. Miejmy nadzieję, że zdecydowana większość nauczycieli ma taką postawę i potrafi szanować poglądy rodziców, odpowiednio się z nimi licząc w pracy ze swoimi uczniami. I pewnie niektórzy z nich chcą też, żeby szanować ich poglądy.
bardziej deklarowane i manifestowane. Do wzajemnego szacunku i tolerancji mamy prawo wychowywać. I nikt nie broni nauczycielom tłumaczyć, jakie mają poglądy. Oni mają prawo mieć poglądy również polityczne, światopoglądowe, religijne. To nie jest zabronione. Oni mają prawo być pełnowartościowym człowiekiem i też dawać swoim uczniom przykład tego, że no, trzeba mieć jakieś poglądy, natomiast szacunkiem do poglądów innych osób. Bo przecież się różnimy jako społeczeństwo i mamy całą paletę poglądów politycznych, religijnych i do tego też wychowujemy, żeby wiedzieć, jakie mogą być te poglądy, żeby je szanować i żebyśmy no, świadomych wyborów w swoim życiu dokonywali, bo do tego też przygotowujemy młodego człowieka, który no, ma jakieś wyborów w swoim życiu dojrzałym dokonywać. Rozmawiamy o darmowym nowym podręczniku dla pierwszaków. Ma dotrzeć do szkół przed 1 września, a oto czytam, że właściwie jeszcze nie wiadomo, kto dostarczy ten podręcznik i że prawdopodobnie kuratoria. To jakiś taki dziwny sposób dystrybucji książek. To są pytania do nowej pani minister. Co pani na to? Dlaczego nie podejmuje decyzji? Bo wiem, że było iluś oferentów w tym przetargu. Mamy tutaj jakiś syndrom obnażonej twierdzy? Podobno są jakieś wątpliwości proceduralne? Nie wiem. Także nie jestem tak blisko komisji przetargowej, żeby ocenić wątpliwości, jakie były w tym przetargu. A książka i jakie się tam pani są podoba? Widziała pani tę książkę? Podoba się pani ta książka? Myślę, że książka jest tylko materiałem pomocniczym. To jest pytanie, jak mamy przygotowanych nauczycieli wczesnej edukacji do swojej pracy. Mądry nauczyciel, dobrze przygotowany i bez podręcznika ma świadomość celów, jakie chce realizować, ma duże doświadczenie, dużo różnych materiałów pomocniczych, o których do tej pory korzystał. I może bardzo różnie ten problem rozwiązać, może też wybrać różne dodatkowe materiały, o które się opiera. Książka jest no, tylko, można powiedzieć, pewną pomocą. Jeżeli no, jest jakiś pomysł, żeby no, obdarować szkoły tą książką, być może no, będzie to coś więcej, co da jakąś tam dodatkową możliwość nauczycielom. Słyszę, że tak pani bez entuzjazmu mówi o tym pomyśle. Znaczy, wie pani, ja jestem bardzo entuzjastycznie nastawiona do czego innego, a mianowicie do tego, że ta sama ustawa wprowadziła, że dajemy konkretne publiczne środki szkołom na zakup podręczników i również zamiast tego to mogą być inne materiały edukacyjne, też materiały ćwiczeniowe, czyli pewna pula środków taka, że podręczniki będą własnością szkoły. I to jest coś, co wchodzi do 2017 roku, ale obejmie wszystkie klasy podstawowe i gimnazjalne. I ten mechanizm sprawi, że no, odciąży to trochę rodzica, że podręczniki będą własnością szkoły, a nie rodziny. No, coś się zmieni na tym rynku edukacyjnym i moim zdaniem to jest dobra zmiana. Ale lepiej, natomiast żeby to była książka, o której decyduje szkoła, tak, a nie minister. Tak, w wypadku tego podręcznika do wczesnej edukacji to jest takie, no, można powiedzieć, dalej idące posunięcie. Jest pytanie, co to zmieni i jak to dalej. Ja myślę, że nadal szkoły na przykład wybiorą jakieś materiały ćwiczeniowe, które dają no, inną trochę linię programową niż ten główny podręcznik i w oparciu o te materiały ćwiczeniowe na przykład będą uczyć. Będą się na pewno różne mutacje i możliwości tu też pojawiać i nauczyciele pewnie różnie się będą do tego odnosić. Ale jak mówię, są oni różnymi ludźmi, mają swoje wizje, jak uczyć i dzisiaj znamy też nauczycieli, którzy w wypadku różnych przedmiotów uczą bez podręcznika i sobie radzą. To jak mówię, najważniejszą rzeczą jest to, czy mamy dobrze przygotowanych nauczycieli, którzy mają świadomość celów tego etapu edukacyjnego. Jeszcze jedno pytanie na końcu. Myśli pani, że Gdańsk, władze Gdańska polegną na szkole w Kokoszkach? W tym sensie, że ktoś w pewnym momencie prokuratura uznają, że decyzja o powierzeniu tego zadania, prowadzenia tej dużej nowej szkoły niepublicznemu podmiotowi, że to był błąd? Miasto ma prawo powierzać swoje zadania innym podmiotom. I tak się dzieje w wielu gminach, w wielu miastach. Mamy przykłady też innych szkół publicznych w naszym mieście prowadzonych przez inne podmioty. Jest to przykład na przykład szkoła podstawowa na Miałkim Szlaku, na Sobieskiego, szkoły rzemiosł. To są też szkoły publiczne, finansowane ze środków publicznych, bezpłatne, powszechnie dostępne, które uzupełniają, można powiedzieć, miejską sieć szkolną. I jeżeli radni naszego miasta podjęli taką decyzję, że chcą podjąć próbę powierzenia tego zadania innemu podmiotowi. Pamiętajmy, że budynek dalej jest własnością miasta. Ryzykowna decyzja, pani zdaniem? Ja uważam, że bardzo interesująca i jestem za tym, żeby jak najwięcej zadań publicznych przekazywać organizacjom, bo to jest szansa na wzbogacenie tej oferty. I tu pamiętajmy, że jeżeli ten
podmiot, który się podejmie teraz prowadzenia tej szkoły, się w jakiś sposób nie będzie wywiązywał ze swoich zadań. Coś będzie nie tak, miasto zawsze ma prawo rozwiązać tę umowę i powierzyć czy innemu operatorowi, czy się samo tego podjąć. To nie jest decyzja na wieki wieków amen, tylko decyzja na pewien określony czas. Na pewno będzie bardzo uważnie tu monitorowana z każdej strony. Wszyscy się będą tym bardzo interesować. Jeżeli to się sprawdzi, być może to być zachęcający przykład również dla innych takich sytuacji. Jeżeli no będą jakieś zastrzeżenia, na pewno można no powierzyć to zadanie komu innemu, inaczej to rozwiązać. Natomiast jest to w pełni zgodne z prawem, aby po prostu publiczne szkoły i placówki były prowadzone przez inne podmioty i aby te inne podmioty, można powiedzieć, atrakcyjnie uzupełniały sieć szkolną. Taką decyzję na poziomie miasta, gminy można podjąć i jest wiele takich przykładów. Taką decyzję podjęto. Dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.